Cześć, witajcie moi drodzy. Rynek monitorów jest bardzo obszerny i niedawno pojawił się na rynku fajny gracz, którego widzicie za moimi plecami. Mianowicie jest to monitor 34-calowy, ale w bardzo niewygórowanym budżecie, ale jednak mogący pochwalić się dość ciekawymi parametrami. Tutaj przedstawiam Wam monitor od AOC, którego model widzicie właśnie tutaj teraz. Ja nie wiem, kto wymyśla te modele, ale na pewno nie są one przyjemne do zapamiętania. Przejdźmy więc do recenzji tego monitora. Moi drodzy, skupmy się teraz na tym, co otrzymujemy od producenta. Otrzymujemy naprawdę sporo. Mianowicie oczywiście poza samym monitorem wraz z podstawą, którą widzicie teraz za mną oraz na przewidkach, producent dodaje nam do zestawu, można powiedzieć, wszelakie okablowanie, gdyż mamy, no logicznym jest, kabel zasilający i tutaj duża pochwała, gdyż jest sam kabel, nie ma zasilacza, zasilacz jest wbudowany w sam monitor. Ja takie rozwiązanie sobie bardzo cenię i uznaję za jedyne słuszne. Poza kablem mamy oczywiście trzy kable sygnałowe. Mamy tutaj HDMI oraz DisplayPorta i szczerze powiedziawszy nic więcej nam do szczęścia nie potrzeba, gdyż sam monitor też nie posiada przesadnie dużo złącz, ale jakie ma te złącza już Wam opowiadam. Tak jak już wspomniałem, mamy złącze zasilające, ale poza nim mamy dwa złącza HDMI 2.0, jeden port DisplayPort 1.4 oraz wyjście słuchawkowe. No i w sumie tyle. Powiecie, bardzo mało, ale podkreślę jeszcze raz. Ten monitor jest raczej z tego low-endu cenowego, jeżeli chodzi o matryce 34-calowe w takiej rozdzielczości. Dlatego uważam, że tutaj nie było sensu na siłę dorzucać jakichś kolejnych złącz, no może poza jednym, ale o tym później, no bo jednak cena miała być niska. Przejdźmy więc teraz do dokładniejszego zapoznania się z samą matrycą. AOC U34G3XM to 34-calowa, bardzo przystępna cenowo konstrukcja na panelu VA, mogąca pochwalić się rozdzielczością 3440x1440, proporcjami 21:9, odświeżaniem 144 Hz oraz czasem reakcji na poziomie 1 milisekundy MPRT. Dodatkowo producent zastosował w tym produkcie takie technologie jak Fitting Premium, Low Blue Light, Flicker Free czy Picture by Picture, które to może być przydatne, gdy pracujemy na dwóch urządzeniach podpiętych do jednego monitora. Ogólnie dostajemy bardzo dużo, jak za około 1300-1400 zł, więc gdzie jest haczyk? Moi drodzy, haczyk na pewno jest po stronie oszczędności i to na pewno widać, gdy te monitory wyciągniecie z pudełka. Po pierwsze, sama jakość obudowy, spasowania tutaj no, nie ma tragedii, ale też nie ma jakiegoś specjalnego zachwytu, więc na pewno po części tutaj zostało delikatnie przyoszczędzone. Drugą kwestią jest sam panel VA. Moim zdaniem, i to po części też pokazały testy, ale o tym za chwilę, ten panel należy do bardziej tych z niższego segmentu, aniżeli do tego z wyższego segmentu. No i przede wszystkim jest to VA, a nie IPS, więc tak czy siak, ja uważam, że to są te panele właśnie tańsze i tutaj troszeczkę pooszczędzano, ale no mimo wszystko nie jest to aż tak zbywane. Kolejnym aspektem, gdzie na pewno zaoszczędzono, są przyciski do sterowania OSD. I właśnie, są to przyciski na froncie, a nie tak jak bywa w droższych konstrukcjach, taki fajny joystick, który bardzo wygodnie się steruje. Samo OSD jest raczej mało rozbudowane, to też świadczy o tym, że tutaj troszeczkę pooszczędzano. No i ostatnim takim elementem, gdzie ja zauważyłem te oszczędności, będzie brak huba USB. No to akurat boli, po części rozumiem przez cenę, że tutaj tego huba nie ma, ale no nie wiem, jakby monitor był 5 dych, 8 dych droższy, a ten hub chociaż na te dwa USB-ki by był, nikt by się myślę tutaj nie obraził. Ale to nie mówimy o plusach, minusach, o tym na końcu. A teraz przejdźmy do wyników testów, jakie dla Was przeprowadziłem. No i tutaj oczywiście użyłem mojego kolorymetru od Calibri i przechodzimy już do omówienia wyników testów. Na samym początku lecimy z porównaniem równomierności podświetlenia i tutaj macie takie pełne zestawienie na całej matrycy, zróbcie sobie stop klatkę i na spokojnie przeanalizujcie. Ja tylko wspomnę, że punkt bieli był bardzo, bardzo wysoko i to bardzo, bardzo widać. Obraz był moim zdaniem zaniebieszczony bezpośrednio po wyciągnięciu monitora z pudełka. Przechodzimy więc do pokrycia gamutów. Tutaj taka fajna ciekawostka. Możecie sobie od razu porównać w przestrzeni 3D, nie tylko na wykresie XY, ale w przestrzeni 3D, jak ten gamut został pokryty przez monitor. I szczerze powiedziawszy, z gamutem sRGB poradził on sobie rewelacyjnie. Praktycznie całościowo został pokryty, a w niektórych miejscach nawet był ponad.
Przestrzeń barwowa Adobe RGB. Czerwone to oczywiście ta przestrzeń, a niebieskie to nasz monitor i tutaj no niestety nie jest aż tak kolorowo, ale uwierzcie mi, ta przestrzeń barwowa jest dość wymagająca. DCI-P3 tutaj jest już trochę lepiej. Mamy pokrytą w większości tą przestrzeń barwową, więc nasz monitorek jest ok. I ostatnia przestrzeń Profoto, no tutaj to raczej już jest dla osób, które szukają monitoru stricte pod grafikę, jak widać ten raczej mało się spełni. Lecimy więc do Delta E na Pieli, no jak sami widzicie odchyły są gigantyczne i tutaj ten monitor nie nadaje się jako monitor graficzny. Delta E w szarości nadal nie przechodzi na jednym panelu i Delta E na ciemnym szarym. Tutaj jest jeszcze w normie, ale sami widzicie, że te odchyły wcale nie są jakoś przesadnie małe. No i na koniec jeszcze Delta E w luminancji. Macie dokładne wartości, jakie monitor uzyskał na każdym z tych fragmentów jego matrycy. No niestety te odchyły są bardzo duże. Moi drodzy, monitor za mną należy do zdecydowanie tych większych konstrukcji i należy jednocześnie do tych tańszych konstrukcji, co oczywiście widać w testach, ale przejdźmy teraz sobie do takiego szybkiego podsumowania całego materiału i omówimy standardowo plusy i minusy tego urządzenia. Na pewno ogromnym plusem będzie sam rozmiar. 34 cale to jest już kawał matrycy. Ja wiem, proporcje 21:9 nie każdemu mogą pasować, ale uwierzcie mi, że taka przestrzeń robocza jest naprawdę, naprawdę ogromna. Drugim aspektem będzie sama jasność matrycy i tutaj duża pochwała, bo mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. Przede wszystkim w moich testach on wykazał się większą jasnością, aniżeli to, co deklarował producent, co jest in plus. Kolejnymi na pewno aspektami na plus będzie cena, czy też rozdzielczość, jaką tutaj otrzymujemy w tej cenie. To, jak nasza podstawa jest regulowana, bo mamy, można powiedzieć, regulację w każdej płaszczyźnie, oraz sama jakość wykonania podstawy też jest im plus, bo jest naprawdę masywna, solidna, tutaj nie ma obawy, że nasz monitor się nie wiem, przewróci. Ostatnimi plusami, które ja zauważyłem, był oczywiście zestaw startowy. Mam tu na myśli, że mamy bardzo dużo kablowania już na starcie, co raczej nie jest taką rzeczą oczywistą. No i pokrycie gamutów mimo wszystko nie było aż takie tragiczne, jakby się można tego spodziewać. Przejdźmy więc teraz do wad. Na samym początku, jak wyciągamy nasz monitor z kartonu, to ja od razu to zauważyłem, ale no, ja mam już oko trochę bardziej sprawne i wprawione w boju, jeżeli chodzi o te monitory, bo wiele ich już przetestowałem i widać było, że sam monitor jest trochę zaniebieszczony, co zresztą potwierdziły testy z kolorymetru, więc fabryczna kalibracja jest do zdecydowanej poprawy i tutaj bym Wam po prostu zalecał takową wykonać, ewentualnie pobawić się presetami kolorystycznymi i znaleźć dla siebie najbardziej odpowiadający. Kolejnym aspektem na minus było bardzo nierównomierne podświetlenie. Tutaj byłem aż w szoku, bo dawno nie spotkałem się z monitorem, który byłby aż tak mocno nierówno podświetlony. No ale z drugiej strony jest to bardzo duża matryca z jednak tutaj panelem VA o, tak jak mówiłem, raczej nie tej topowym, tylko co najwyżej z tego średniego pułapu jakościowego. No i to widać troszeczkę, jeżeli chodzi o tą nierównomierność podświetlenia, a same testy też potwierdziły właśnie dość mocno tą nierównomierność podświetlenia. Ogromnym minusem dla mnie jest ogromna podstawa. Myślę, że doskonale wiecie, że ja nienawidzę takich gigantycznych podstaw i ta się bezpośrednio wpisuje do topki podstaw, jakich po prostu będę nienawidził. Ten monitor zdecydowanie mu zaleca powiesić. Ta podstawa zajmuje Wam 30 tysięcy hektarów kwadratowych Waszego blatu roboczego, przez co zdecydowanie jej nie polecam. I ja wiem, ona ma ogromną zaletę w postaci właśnie funkcjonalności, jeżeli chodzi o możliwość regulacji w pionie, czy też w kącie nachylenia, na boki itd., itd., ale sama ta podstawa, ta dolna, jest bardzo ogromna. I tutaj zalecam producentowi po prostu wymyślenie czegoś innego, żeby monitor był też stabilny, a jednak ta podstawa zajmowała zdecydowanie mniej miejsca, bo jest to trochę przerażające. Przy tym rozmiarze dla mnie też troszeczkę wadą jest to, że on jest płaski, ale to jest kwestia, myślę, przyzwyczajenia i zależy do czego byśmy go użytkowali. Jeżeli stricte do pracy, to nie ma co najmniejszego problemu. On to, żeby był płaski, nie przeszkadza. Jeżeli stricte do gier, to już w dynamiczniejszych grach trudniej objąć wzrokiem tak duże matryce. Wiem to też z doświadczenia. I na przykład jak gramy w jakieś FPS-y i mamy chociażby minimapkę w jakimś rogu ekranu,
to nie zawsze idzie ją w łatwy sposób zauważyć. Ostatnią taką wadą, o której muszę Wam powiedzieć z racji właśnie recenzenckiego obowiązku, to jest to, że gdy ja dostałem ten monitor na testy, a podkreślę, dostałem nóweczkę po prostu od producenta, to po jakimś czasie zauważyłem, dosłownie mniej więcej tygodniu użytkowania, jeden martwy piksel, którego teraz widzicie na swoim ekranie. No trochę się załamałem, szczerze powiedziawszy. Ja wiem, nie jest to droga matryca, podkreślę jeszcze raz, ale z drugiej strony no zalecałbym Wam, jakbyście się zdecydowali na ten monitor, to albo wykupić dodatkowo sprawdzenie na poczet martwych pikseli, albo bacznie się przyglądać przez pierwsze w sumie 13 dni jego użytkowania, odkąd go dostaniecie, bo w razie czego zawsze możecie go zwrócić i wymienić na nową sztukę. Musicie to brać pod uwagę, bo szczerze powiedziawszy, pierwszy raz mi się zdarzyło, żebym miał martwy piksel na monitorze, który testuję. No dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, jak i sama matryca. Będzie więcej testów w najbliższym czasie, więc koniecznie subskrybujcie kanał, żeby nie ominęły Was kolejne filmy. W tym to by było na tyle. Piszcie, co sądzicie na temat tego materiału oraz samego bohatera odcinka. Jestem bardzo, bardzo ciekaw. Natomiast w tym filmie to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Mówił Chemik. Do zobaczenia. Do usłyszenia.